1921 rok. To czas, kiedy w Polsce tworzą się pierwsze przepisy ruchu drogowego. Natomiast Niemcy w 1928 roku, to znaczy konkretnie firma Bosch, pokazuje genialny wynalazek, kierunkowskazy, czyli takie 20-centymetrowe wystające strzałki, które po naciśnięciu pewnego guzika w kabinie samochodu nagle elektromagnetycznie podnoszą się do góry, tym samym każdy wie doskonale, w którą stronę zamierzamy skręcić. Później ktoś wpada na genialny pomysł, że przecież ich nie widać, więc warto wsadzić do nich żarówkę. No i tak właśnie powstały kierunkowskazy. W 1952 roku pojawia się na rynku wreszcie pierwszy kierunkowskaz migowy. Kierowcy nie są do niego przekonani i zdecydowanie bardziej i chętniej wolą korzystać z tych ramion wyskakujących z boczków samochodu. No i co ciekawe, w latach 70. Ktoś wpada na genialny pomysł, żeby połączyć prawy z lewym. No i tak tworzy właśnie światła awaryjne. I również w latach 70. ktoś wpadł na genialny pomysł, że skoro włączamy kierunkowskaz, to po odkręceniu kierownicy on sam będzie odskakiwał. W Europie znamy kierunkowskazy w kolorze pomarańczowym, natomiast Amerykanie oczywiście muszą mieć po swojemu. Przeprowadzili badania, czyli szaleni amerykańscy naukowcy sprawdzili i wyszło z nich jasno, że jednak zdecydowanie bardziej widać kierunkowskazy czerwone, a nie pomarańczowe. Dzisiaj ten rynek zmienił się bardzo. Mamy kierunkowskazy LED-owe, aktywne, takie pływające. Natomiast jest jedna podstawowa, najważniejsza zasada, którą warto zapamiętać. Używajmy ich, gdy tylko chcemy skręcić.